Cześć! Czy wiecie, że mangan to obok żelaza jedno z najczęściej występujących zanieczyszczeń wód z własnego ujęcia? Co ciekawe, mangan jest o wiele trudniejszy do usunięcia niż żelazo. Czy mangan jest zagrożeniem dla ludzi i domu? Jak go uzdatnić? O tym już za chwilę. Mangan w wodach podziemnych pochodzi głównie z wypłukiwania skał magmowych i osadowych. Obowiązujące w Polsce normy wskazują, że w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi jego stężenie nie powinno być wyższe niż 500 mg manganu na litr wody. Norma ta jest przede wszystkim dyktowana względami estetycznymi i zachowaniem instalacji wodnej w dobrym stanie. Mangan, podobnie jak żelazo, ma bardzo niekorzystny wpływ na właściwości organoleptyczne wody. Podwyższa barwę i mętność wody, a przy wysokich stężeniach zmienia też jej smak. Przyczynia się do silnego barwienia pranych ubrań, odkłada się na armaturze oraz w instalacjach. Ponadto stanowi doskonałe środowisko dla rozwoju mikroorganizmów. Jest kilka metod odmanganiania wody, jednak ich skuteczność jest uzależniona od poszczególnych parametrów wody. Pierwsza metoda wykorzystuje do regeneracji środki chemiczne. Mowa tutaj o stacjach ze złożem greensand. Regeneracja odbywa się przy użyciu nadmanganianu potasu. Tę metodę można stosować przy dużych przekroczeniach manganu w wodzie. Jednak wadą tego procesu jest niebezpieczeństwo przedostania się środka do instalacji przy nieprawidłowej regeneracji, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Tej metody nie można również stosować w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków. Kolejnym i najpopularniejszym sposobem na usuwanie manganu jest stosowanie złóż katalitycznych. Przed takimi stacjami stosuje się napowietrzanie wody za pomocą zwężki inżektorowej Venturiego lub sprężarki, a woda przetrzymywana jest przez chwilę z tlenem w zbiorniku hydroforowym lub w mieszaczu wodno-powietrznym. Zatem, podobnie jak przy usuwaniu żelaza, woda jest wstępnie napowietrzana, dochodzi do utleniania rozpuszczalnych form manganu do nierozpuszczalnych. Niechciane zanieczyszczenia są zatrzymywane na złożu, które dodatkowo katalizuje cały proces. Zaletą tej metody jest na pewno brak konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych do regeneracji. W taki sposób działa stacja do usuwania żelaza i manganu EcoPerla Sanitower. Należy jednak pamiętać, że jest to urządzenie, które sprawdza się jedynie przy hydroforze bezprzeponowym. Alternatywą może być stacja działająca w oparciu o wewnętrzną komorę sprężonego powietrza, jak na przykład EcoPerla Oxytower. W tym przypadku woda wpływa bezpośrednio do urządzenia. Tam najpierw ulega napowietrzeniu, a później wytrącony mangan i najczęściej żelazo są zatrzymywane na złożu. Warto jednak podkreślić, że jest to rozwiązanie przeznaczone dla niewielkich przekroczeń żelaza i manganu w wodzie. Również przy mniejszych przekroczeniach manganu skuteczną metodą może okazać się zastosowanie stacji wielofunkcyjnych, takich jak EcoPerla Multitower. Urządzenie bazuje na złożu jonowymiennym, regenerowanym za pomocą solanki. Stacje wielofunkcyjne usuwają z wody także żelazo, amoniak, związki organiczne oraz twardość wody. Usuwanie manganu to dość złożony proces. Dobór optymalnej technologii uzdatniania zależy od wielu czynników. Przed doborem odpowiedniego systemu najlepiej skonsultować się z ekspertem i omówić możliwości, które sprawdzą się w danym przypadku. Ode mnie to już wszystko. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i kliknięcia łapki w górę pod tym materiałem. A jeśli nasunęły Wam się dodatkowe pytania, piszcie na pomoc@ecoperla.pl. Do zobaczenia!